Witajcie na kanale Postapokaliptycznie przez świat. Ja jestem Morden, a to jest moje EDC. Cykl programów, w których prezentuję wam rzeczy, które noszę przy sobie codziennie. Dzisiaj chciałem wam pokazać latarkę czołową z Biedry za 12,99. Może trochę przesadziłem z tymi rzeczami, które noszę przy sobie codziennie, bo dopiero ją kupiłem, odpakuję i zobaczę, czy znajdzie miejsce w moim plecaku. Gdzieś ją powieszę na kołku w garażu, czy może komuś ją po prostu podaruję, kto gdzieś tam czasem musi przejść parę metrów z zajętymi rękami. I jeszcze kupiłem sobie śladami polskich gąsienic, tą pierwszy, Francja 39-40. To jest, powiem wam, taki jakiś cykl... taki kolekcjonerski, no pełno jest takich różnych dziwnych wydawnictw. Tutaj są inne serie, tu są polskie gąsienice. Normalnie kosztuje to dwie dychy. 4,99, jak wiecie, interesuje się czołgami. Z reguły jak myślimy o czołgach, to gdzieś tam... myślimy na przykład o Niemcach, Rosjanach, o tych wielkich bitwach, na przykład pod Kurskiem. O polskich czołgach wiemy niewiele. Ja zresztą muszę się przyznać, że też wiem dość mało o polskich czołgach. A myślę, że w tej książce gdzieś tu będę mógł dowiedzieć się trochę więcej o historii polskich czołgistów. Czy ten cykl będzie się za 4,99 pojawiał w Biedronce? Szczerze mówiąc wątpię. Po dwie dychy pewnie tych zeszytów nie kupię. Taka ciekawostka, jakieś ilustracje o jakichś polskich czołgach. Myślę, że fajna lektura do kibelka, ale przejdźmy do latarki. Latarka czołowa. Co podaje producent? Zasilana 4,5 V. Stały prąd, no wiadomo. 3 razy bateria AAA, 1,5 V. Dołączone do zestawu. Nigdzie ich nie widać, ciekawe gdzie one są dołączone. Ale dobra, jedziemy dalej. Strumień świetlny 87 lumenów. Waga netto 77 gramów. Waga brutto 85 gramów. Numer partii, model, importer. Zresztą dam wam, wyprodukowano w Chinach. Ma testowane parametry, dostał jakiś certyfikat DEKRA. Szczerze mówiąc, nie znam się na certyfikatach. Może z was ktoś wie, czy to jest taki prawdziwy certyfikat, czy taka lipa, którą gdzieś tam każdy może dostać i zapłaci. Tutaj jest IPX3. Z tego co pamiętam, jest to testowane w ten sposób, że ta latarka musi być wodoszczelna przy spryskiwaniu jakąś tam wodą pod kątem 60 stopni, czyli gdzieś tam na jakiś, powiedzmy, tam mały deszczyk, jakieś takie rzeczy, to nie jest jakaś duża klasa wodoodporności, no ale gdzieś tam mają jakiś certyfikat, podają klasę, więc no coś to oznacza. Jakby było IPX4, to byłoby fajnie, mogłoby być właśnie na każde ulewy, na każde burze takie ekstremalne używanie. To jest taka latarka, powiedzmy, dla biegacza. Jeszcze wam tu zrobię takie małe zbliżenie, żebyście sobie mogli przeczytać jakieś tam parametry, jakieś rzeczy, które ewentualnie mi umknęły. Tutaj jak macie te numery partii, numer jakiś tam model, to może być ważne, jeżeli ta latarka pojawi się za rok lub dwa i tu będzie coś innego napisane, to numer partii to może nie, ale model. Może ktoś inny go w ogóle produkować, inny być producent i w tym momencie to może być troszkę inna latarka. Ok. Mam nadzieję, że widać. Otwórzmy ją. Ok, jest latarka, blister odkładamy, mamy instrukcję obsługi. Latarka czołowa, oczywiście instrukcja takim drobnym maczkiem. No zaraz sobie tu poczytamy o jakichś trybach, myślę, że jest tu naprawa, czyszczenie i konserwacja, utylizacja, przechowywanie i transport, zasady bezpieczeństwa, dane techniczne, użycie zgodne z przeznaczeniem. Dobrze, odłóżmy to. Takie zwykłe plastikowe coś. Mamy bateryjki. Wyciągamy sobie to nasze takie zabezpieczenie. Jest tu dość, powiem wam, dość fajnie jest ta guma, to wyżłobienie. Tutaj się nie ma do czego doczepić. Coś jest. Mamy jakieś świecenie słabsze. Tryby jakieś takie właśnie do zaznaczania swojej pozycji. Wyłączone. Ma być 5 trybów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Może trzeba przytrzymać.
Może tryb wyłączony też jest uważany za tryb? Cztery tryby. Dwa kolory diody. Ok, latarka jeszcze występuje w wersji kolorystycznej białej z czarnym przyciskiem i jakiś taki żółto jakiś też chyba czarny taki pasek. Ja bym wolał wersję taką czarną z żółto-czarnym paskiem. No dobra, ale mamy taką latarkę. Zaraz sobie sprawdzimy. Tu jest regulacja, ale czy to tam... Czy to się nie wyrobi z czasem i nie będzie nam klapać? Zobaczymy. Mamy tu regulację. Taka zwykła, prosta czołówka. No okej, tutaj nie ma się czego przyczepić. Jest okej. Sprawdźmy ją. Mam tu kilka latarek, które gdzieś tam porównam właśnie z tą latarką. To jest latarka, która jakiś czas temu była w Lidlu za 16 coś. To jest latarka, którą dostałem od jednego z widzów. Latarka się nazywa MTE. Ma diodę Cree. I model tej latarki to C3907. Pewnie można ją znaleźć na Allegro. Nie wiem, no, ile taka latarka może kosztować. 5, 7 dych, 4 dychy. Gdzieś te latarki z tymi diodami Cree, no, to jest taka niby wyższa półka z takich budżetowych rzeczy. Na pewno, jeżeli gdzieś tam przeglądaliście kiedyś Allegro, to gdzieś na te latareczki żeście się natknęli. Są całkiem niezłe, dupy nie urywają. I mam latarkę MediaTek, tą z wagą, którą też gdzieś tam kręciłem. Na pewno gdzieś tam jakieś linki do moich latarkowych filmów gdzieś się pojawią u góry, żebyście sobie mogli wyrobić jakieś zdanie. To jest taka latarka budżetowa, przeznaczona w zasadzie dla jakichś biegaczy, do takiego użytku turystyczno-przydomowego. I na pewno nie spodziewam się, że po prostu wypali oczy każdej napotkanej osobie, którą spotkam z tą latarką na głowie. Więc nie będę robił jakichś takich specjalnych testów na zewnątrz, dystansowych i tak dalej, bo z doświadczenia wiem, że to zbytnio nie wynika z tego nic, a taki test poważniejszy zrobię sobie, mam taką latareczkę Olighta, którą dostałem od militaria.pl. Jak większość prowadzących jakieś tam warsztaty i prelekcje na konwencie Preppers Poland, drugim, z którego właśnie wróciłem, wymieniłem się ze Sławkiem naszywkami. Pozdrawiam Sławka, pozdrawiam w ogóle wszystkich, którzy byli na konwencie, było super. Przejdźmy do jakiegoś testu w ciemnym pomieszczeniu świecenia tych latarek. Jak widzicie, tutaj sobie teraz na czole odpaliłem tą latarkę właśnie czołową z biedry i tutaj będę gdzieś cały czas nią świecił. Tutaj mam latarkę tą z Lidla. Zaraz może latarce z Lidla zmienimy baterię. Tutaj mam latarkę, jak widzicie, Cree, tą MTE. Świeci jaśniej, węższy snop światła. Ona ma tylko jeden tryb. Tutaj zobaczmy sobie tryb oszczędnościowy. I tych migań, no gdzieś tam je widać, ok. Jeszcze raz, latarka czołowa. Latarka MediaTek, to jest właśnie ten powerbank i powiem wam, naładowałem raz kamerę tą latarką. Na konwencie nie jest podładowany powerbank, więc... Ale świeci mniej więcej dobrze. Świeci lepiej niż ta czołówka. Ona też ma tylko jeden tryb świecenia, ma za to inne ciekawe rzeczy, na pewno gdzieś was tam zapraszam do filmu. Ale ta biedronkowa wcale jakoś tak kiepsko nie świeci, na pewno świeci lepiej niż ta z Kauflanda, którą kiedyś pokazywałem. Ok, mam jeszcze tą Lidlową, ale tu jest słaba bateria, znajdę jakąś świeżą i zaraz wam pokażę. Myślę, że ta Lidlowa świeci może minimalnie mocniej, ale powiem wam, że ta biedronkowa, no nie ma lipy. Robi robotę. Spodziewałem się czegoś gorszego tak naprawdę. Może to nie jest właśnie taki wypalający snop, ale daje radę moim zdaniem.
Okej. Czekałem parę godzin, żeby się ściemniło i teraz zaczyna padać, więc muszę chować kamerę. Wracamy do garażu. Z takich ciekawostek zrobiłem kolejny łuk. Filmu nie będzie z łuku, bo łuk jest prezentem dla takiego młodego człowieka. Jak widzicie, nie wiem czy to będzie widać, rdzeń tego mojego łuku zrobiłem z silikonu. Zobaczymy jak to będzie działać. Ale tak jak mówię, filmu z tego nie będzie. Jeżeli będzie działać fajnie, to może zrobimy z grubszej rury dla większego faceta taki łuk. Latarka wydaje się całkiem fajna. Jedyna rzecz, jaka w niej mnie martwi, to jest chodzenie tego właśnie nastawiania kąta. Myślę, że to ma szansę się po jakimś intensywnym używaniu wyrobić. Ale zawsze można tutaj, nie wiem, jakąś gumkę, recepturkę założyć. Można sobie w jakiś sposób poradzić. Zresztą, tak jak mówię, latarka jest lepsza niż się spodziewałem. No dupy nie urywa, jeżeli chcecie ją porównać z latarką za, nie wiem, 8 dych za stówę, to na pewno tego porównania nie wytrzyma. Jeżeli popatrzycie sobie na stosunek jakości do ceny, to jestem miło zaskoczony i myślę, że taką latarkę można polecić każdemu, kto ma mały budżet, a mimo wszystko chciałby latarkę czołową mieć w swoim ekwipunku. Ja już nie będę więcej przynudzał, dzięki Wam za uwagę. Jeżeli podobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie ominęły Was kolejne. Do zobaczenia na szlaku!